Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu z cyklu Zwyczajni Ateiści. Dzisiaj trochę niezwyczajnie, bo nie jesteśmy w naszym studio we Wrocławiu, lecz w Warszawie. I moim gościem jest ktoś rzeczywiście niezwyczajny, jak zresztą zazwyczaj tak bywa. Jest to tak, z tych tak, wśród zwyczajnych ateistów. Jest to Jurek Szafiański, który mieszkał aktualnie w Australii, a przyjechał do nas na jakiś czas. Powiedz, jak Australijczycy wymawiają twoje nazwisko Szafiański? No w zasadzie w ogóle nie wymawiają mojego nazwiska, w związku z czym jak ja muszę, powiedzmy, w urzędzie porozumieć się z urzędnikiem, to speluję moje nazwisko, czyli SZTFJMSKI. On sobie zapisze, ale potem, ale w końcu jak już przeczyta, no on, to chciałby do ciebie powiedzieć. One są bardzo miłe, więc próbują i mówią Świński. Świński, no ładnie. No, ja mówię bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Pięknie pani mówi i się cieszą wtedy. Oni się cieszą, ty również wybaczasz. Natomiast jeżeli w tym urzędzie, jeżeli już rozmawiamy, chcą wywołać mnie z kolejki, no to patrzą na imię i mówią Jersey. I wtedy już wiadomo, że to ja jestem. Jersey. Mhm. Tak, proszę Państwa, Jersey Świński z nami dzisiaj. Bardzo w programie Zwyczajni Ateiści. Jak to się stało, że znalazł się w Australii? No to stare czasy troszeczkę. Musiałeś czy chciałeś? Błędy młodości. Można by powiedzieć, że polityczne uwarunkowania, bo studiowałem Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i zakładałem tam NZS. No ale wiadomo, jaki był ten komunizm w Polsce, nie był taki strasznie agresywny i tak naprawdę nie było wielkiej potrzeby emigrować. Są osoby, które musiały na pewno, ja po prostu przeczytałem sobie w latach 70. bardzo dużo książek Patryka White'a, australijskiego laureata Nagrody Nobla. No i zakochałem się w Australii. Pomyślałem sobie, że artystą można być wszędzie, jako młody człowiek. Wsiadłem w pociąg, pojechałem do Europy Zachodniej, przejechałem tę Europę z moim przyjacielem Andrzejem Dominiczakiem z nowym państwem skądinąd. Tak. No i zostałem. Pojechałem do Australii, którą kochałem, nie znając jej. I bardzo śmiesznie, bo wylądowałem w Sydney i od pierwszego dnia czułem się, jakbym znał to miasto jak własną kieszeń, a to właśnie dzięki książce Patryka White'a pod tytułem Vivisekcja. Przy okazji polecamy Państwu tę książkę, tylko nie wszyscy wyemigrujcie do Australii. Chcemy, żeby ktoś jednak został u nas w Polsce. A jak tam jest w tej Australii? Jak to jest z tym chodzeniem do góry nogami? Chodzicie do góry nogami? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie wprost, ponieważ ja spędziłem większość mojego życia w Australii, w związku z czym mogę powiedzieć, że to wychodzicie do góry nogami. Bo nie, my chodzimy normalnie do dołu nogami, to wychodzi. No i znowu zaraz tutaj nastąpi spór Polaków musi nastąpić. Z Polakiem, Australijczyka, z Polakiem, czy jak to. No co, inne gwiazdy widać. Mhm. Księżyc, a kiedy idzie do pełni, co właśnie do pełni, idzie do pełni, to tworzy literę C w odróżnieniu od kształtów na półkuli północnej, kiedy tworzy literę D. Mhm. I woda w zlewie spływa w przeciwną stronę. No i to chyba takie. No i słońce nie z tą stronę wchodzi, a nie z tą stronę zachodzi. No tak, ale ponieważ my chodzimy do góry głową, a wy do góry nogami, także to na jedno wychodzi. Mhm. Nie zauważacie tego. Nawet w Australii, oczywiście to jest w formie dowcipu, ale drukuje się mapy dla turystów, na których Australia jest wydrukowana na górze mapy, a reszta świata i Europa na dole, czyli to wszystko jest odwrócone. Że jesteśmy bardzo dumni. Takie złośliwostki małe macie. No nie, raczej duma narodowa. No dobrze, ale za to takie na przykład święta Boże Narodzenie niektórzy obchodzą, w Polsce większość, a nawet wszyscy można powiedzieć prawie w jakiś sposób. No macie, u nas jest pięknie, choinka, śnieg, a u was? U nas jest wszystko na odwrót, ponieważ czyli jednak zimę mamy, macie zimę mamy w polskim latem i latem mamy polską zimą. I muszę powiedzieć, ja mieszkam 500 km w tej chwili na północ od Sydney, w takim małym miasteczku akademickim, które się nazywa Armidale. I jest to miasteczko usytuowane kilometr nad poziomem morza, w związku z czym
My tam mamy zimy. Czyli jest zimno nawet. No, do minus 5. Okej. Może raz na rok spadnie śnieg, który tam poleży 2 godziny i na tym koniec. I teraz się stała bardzo dziwna rzecz, bo w tym roku rzeczywiście śnieg przykrył całą górną połowę Nowej Południowej Walii. Nowa Południowa Walia to jest ten stan, w którym ja mieszkam. Nie należy mylić z Walią na terenie Wielkiej Brytanii, tylko z Nową Południową Walią, która jest... A region, w którym ja mieszkam, nazywa się Nowa Anglia z kolei. No i cała północna... To tak, żeby zmylić totalnie już tego turysta. Tak jest. I cała północna Nowa Południowa Walia, no to będzie obszar wielkości Polski pewnie, jest pokryta śniegiem w tej chwili i tam ludzie bardzo marzną, przyjaciele mi przysyłają zdjęcia na Facebooku. Biedni Austriaczycy. No biedni Austriaczycy. Żal mi trochę. Trzeba pamiętać, że dla jakiegoś powodu, i oczywiście Anglicy skolonizowali Australię 200 lat temu, 220, Anglicy powinni wiedzieć, co to jest zima, natomiast oni chyba w swoich głowach mieli zakodowane, że Australia to jest ciepły kraj, w związku z czym dopiero na przestrzeni ostatnich 20-30 lat na bardziej większą skalę zaczęto budować domy jakoś tam izolowane termicznie. Natomiast większość domostw australijskich to jest pojedyncza cegła albo w ogóle gyprox i pojedyncze szyby, w związku z czym w takich rejonach troszkę powyżej, jak Armidale albo na południe od, na zachód od Sydney, Góry Błękitne, gdzie spada śnieg rzeczywiście, no to ludzie marzną zimą. Jak się żyje ateistą w Australii? Australia to kraj jest chyba tradycyjnie taki chrześcijański. Australia tak, nie była pewnie anglikańskim krajem tradycyjnym, dlatego że to Anglicy skolonizowali Australię. Natomiast tam nie ma, czy nie są zauważalne jakiekolwiek problemy, takie jak tutaj w Polsce, walki, kłótnie, nienawiści religijne. W latach 70. zaprowadzono w Australii oficjalną politykę rządu i politykę wielokulturowości. Zresztą ojcem tej polityki, tego prądu był Polak, socjolog polski profesor Jerzy Zubrzycki, który cichociemny zresztą z czasów wojny, który tę wielokulturowość wymyślił i to bardzo dobrze działało. Również miało swoje te aspekty właśnie religijnej tolerancji. Tam w Australii żyją przedstawiciele wszystkich możliwych kościołów, wyznań czy religii i większych problemów nie ma. Ja może dam taki przykład. Siostra moja umarła, w odróżnieniu ode mnie ona była, może nie bardzo religijna, ale była religijna. Była osobą bardzo uduchowioną w każdym razie. Jej partner jest profesorem Uniwersytetu Sydneyjskiego, zajmuje się historią religii i kultury. No i on zorganizował jej pogrzeb w katolickim kościele, który był odprawiany przez tam 3 księży katolickich, 3 księży anglikańskich, 2 buddyjskich mnichów. Mandayan Rabbi, to jest mandajski rabin, czyli ten odłam przed chrystianizmu, który w tej chwili funkcjonuje w Iraku, a również Zoroastran, która tam była. Pod tym zmieścili się wszyscy. No, byli tam, był krzyż, katolicki kościół, ale Mandayan Rabbi wygłosił swoją modlitwę w języku aramejskim. 2 indyjskich buddyjskich mnichów zaśpiewało swoje chants. Ta pani Zoroastrian wygłaszała jakieś modlitwy do światła, jasności i nikt się za bardzo temu nie dziwił. Wszyscy to nawet nie przełknęli, po prostu zaakceptowali. Nie było żadnych problemów. Ja sobie nie bardzo wyobrażam takiego pogrzebu w Polsce. Jest niesamowite. Mhm. Chrześcijanka religijna, mająca taki pogrzeb multireligijny, wszystkich możliwych religii, które tam... Overekumeniczny, można powiedzieć, prawda? Overekumeniczny, to było bardzo piękne. Nikomu to nie przeszkadzało? Mam dwóch synów. Jeden z nich jest, jego mama jest Polką i on jest bardzo religijny. Drugi mój syn
jego mama jest Australijką, on nie mówi po polsku. W zasadzie w kościele to był dwa razy, na pogrzebie 20 lat temu mojej mamy i teraz na pogrzebie mojej siostry. On, będąc dzieckiem, przedstawiał się, nie mówi po polsku, ale bardzo dumny jest z tego, że jest półpolakiem, więc nazywam się Griffin, jestem półpolakiem i poganinem. No więc ja jestem między poganinem a katolikiem. Poganin z Australii. No tak, bo on tam należy do tych, razem ze swoją mamą, do takiego towarzystwa rycerzy. Mhm. Oni się spotykają, przebierają zbroje, walczą. Mhm. I jeszcze sprzed pogańskich czasów mają różne grupy, on się tym bardzo interesował. A ty określasz siebie jako kto? Jesteś ateistą, czy jesteś, czy masz jakąś formę religijności w sobie? Program jest zwyczajnie ateiście, więc w zasadzie gościmy ateistów. Chociaż możesz powiedzieć naprawdę, jak to jest. No ja nie wiem, ja zawsze mówię, że no człowiek wymyślił słowo Bóg. To mnie bardzo nie przekonuje, szczególnie, że ja się zajmowałem troszeczkę historią inkwizycji, więc z tego napisałem parę prac na temat działalności tej zacnej formacji. Instytucji, tak. I jakoś ten Bóg wymyślony przez człowieka i w zasadzie był wymyślony po to, żeby zapanować nad maluczkimi, nad innymi ludźmi. Tam ja nie widzę żadnej spiritualności w tym wszystkim. Ja jestem, powiedziałbym, onieśmielony i szalenie cenię, szanuję i wszechświat. Kosmos, wszechświat, ale nie... Czuję się częścią kosmosu. Jeżeli by założyć, że Bóg to jest wszystko, no to czuję się cząstką Boga, aczkolwiek nigdy nie przywiązywałem większego znaczenia do tych... No tylko czy w takim kontekście można nazwać to coś Bogiem, bo w Polsce przez Boga rozumiemy Syna Cieśli i Maryi, który umarł za nas, no, i tak, cierpiał, no, i cała ta mitologia dalej, prawda? Czyli w takiego Boga... Mówisz, że nie bardzo takiego Boga nie wierzę. Chyba od wczesnych lat, kiedy w wieku chyba 5 lat poleciałem z rodzicami pierwszy raz samolotem i tam nie mogłem dostrzec aniołów nad chmurami. Od tego czasu jakoś zwątpiłem. Złośliwe pochowanie. W tego rodzaju nie chciałbym powiedzieć gusła i zabobony, ale dla mnie to są jednak gusła i zabobony. Należy szanować każdego człowieka i wiary każdego człowieka, czy stosunek do takich spraw spiritualnych, jak na przykład religia, ale to mnie nie obchodzi, ja to omijam szerokim łukiem. Gusła to takie mickiewiczowskie trochę to określenie gusła, bym powiedział. Nawiązujemy do Mickiewicza. A do Mickiewicza właśnie. No można powiedzieć, że mickiewiczowski. Ja, bo kiedyś powiedziałeś, że Polska jest związana z Mickiewiczem, czy Mickiewicz wpływa na losy Polski? Jak byś to... Że Polska jest, że my jesteśmy jako Polacy, bo ja się czuję Polakiem na pierwszym miejscu, bo się tutaj urodziłem i młodość spędziłem tutaj, a dorosłe lata tam, czyli jestem Polakiem i Australijczykiem, ale jako Polak uważam, że jestem wspólnie z moimi współrodakami ofiarą Adama Mickiewicza, który mówił temu biednemu narodowi, że cierpi za miliony i jest Chrystusem narodów, i Polska nie potrafiła się i nie potrafi się wyzwolić z tego strasznego piętna Chrystusa narodów. Ja w tym upatruję te wszelkie problemy współczesności. Wielu Polaków, a zwłaszcza w formacjach politycznych, reprezentantów naszych, tak jakby można powiedzieć, dalej były pod tym jarzmem Mickiewicza, cały czas się czuli. I nie chcą się z tego nawet wyzwolić, nawet czują to za pewien, czy uznają to za pewien rodzaj nobilitacji do polskości prawdziwej. No bo są leniwi, nie chcą iść naprzód. Zatrzymali się gdzieś w połowie drogi, no i nie myślą o przyszłości, nie myślą o swoich dzieciach. Tu już mówimy, musimy powiedzieć, że rozmawialiśmy przedtem na temat Polski, cech różnych polskich, jak nienawiść, czy zawiść, czy każdy naród do pewnego stopnia takie cechy wykazuje, ale Polacy moim zdaniem szczególnie. No i te sprawy ułatwiają im to wszystko. Oni nie myślą o przyszłości, nie myślą
o swoich dzieciach, myślał natomiast o tych ważnych sprawach, czyli o tym cierpieniu za miliony. Cierpieniu za miliony, żeby Matka Boska, bo to już mamy od króla Jana Kazimierza, że jest naszą królową. W tej chwili jest, bardzo się emocjonuję tymi wszystkimi wydarzeniami polskimi. Jestem w Polsce już 8 miesięcy. Pewnie zostanie jeszcze parę miesięcy tutaj, bo bardzo dobrze się czuję skądinąd. Aczkolwiek bardzo dużo rzeczy mnie denerwuje. Między innymi oglądam marsze rycerzy Chrystusa, Jezusa Chrystusa Króla, który ma zostać koronowaną głową w Polsce. Przecież... No, kto wie, czy nowa formacja polityczna, która się zbliża... A to jest bardzo możliwe, tak. Mhm. Czegoś takiego nam nie zafunduje. To jest bardzo możliwe. Oni stali... Ostatnio przeszedłem się z moimi przyjaciółmi w czasie Marszu Równości. Marszu Równości, tak. Prawda? I tam na Placu Zbawiciela pod tęczą stali rycerze z monstancjami, tymi monstancjami błogosławili, czy przepędzali duchy z tych straszliwych demonstrantów, którzy wesoło sobie wędrowali, śpiewali piosenki i zapraszali ich do siebie. I oni są bardzo poważni, ci rycerze, także nie wiadomo, jak to nastąpi, szczególnie kiedy ten pan Kaczyński tutaj ostatnio wygłasza te wszystkie swoje mowy na temat Polski katolickiej, jak to będzie, kiedy on dojdzie do władzy. No, no, szkoda trochę tego kraju. A jak jest w Australii? Czy ateiście łatwo żyć w Australii? Czy no właściwie musi się w jakiś sposób chować, kryć? Nie, zaczęliśmy rozmawiać o tym. Właśnie, czy to ma w ogóle jakieś znaczenie? To nie ma większego znaczenia. Kościoły są generalnie puste w Australii. Chodzą starsze panie do kościołów, jacyś ludzie chodzą, ale nikogo to zbytnio nie interesuje i nikt się nie fascynuje tym, czy ktoś chodzi do kościoła, czy nie, czy wierzy w Boga, czy nie i w jakiego. Poza tym, bo mówiliśmy o tej polityce wielokulturowej, którą stworzył czy budował Jerzy Zubrzycki. I Australia jest może obok Kanady jedynym krajem, gdzie wszystkie rasy jakoś jeszcze, no bo to się skończy, bo wiadomo co się dzieje na świecie, ale jeszcze jakoś wspólnie potrafią współżyć. Oczywiście są jakieś tam getta małe, jest dzielnica wietnamska w Sydney, ale to już przechodzi do przeszłości. I wiadomo, że społeczność żydowska lubi mieszkać obok siebie, że Arabowie lubią mieszkać obok siebie. Polacy się jakoś rozpłynęli w tym wszystkim ostatnio, aczkolwiek są różne organizacje polonijne, natomiast nie mieszkają już razem. I są takie dzielnice, może 10-15 minut wystarczy przejechać od City w Sydney i wszystkie sklepy, wszystkie szyldy są w języku chińskim albo arabskim. Natomiast nikt nie wyrzuca przybyszy. Jak gdyby ja się czuję czasami, jak pojawia, jest takie miasteczko Merrickville, które w tej chwili jest bardzo chińskie. Nikt na mnie krzywo nie patrzy, ani ja na nikogo krzywo nie patrzę. Australia jest krajem szczęśliwym. To jest jedyny kraj jeszcze, który potrafi zachować troszkę trzeźwości w tym szaleństwie antyterrorystycznym. Wiadomo, jakie zagrożenia ten terroryzm przynosi, ale nie da mi się zwariować. Był 7 miesięcy temu, czy 8 miesięcy temu był taki hold up w centrum Sydney, gdzie człowiek szalony, trudno go inaczej nazwać, wszedł z karabinem do kawiarni na centralnym placu w City. Steroryzował tych gości i obsługę. Policja zatrzymała ruch. Czekali na... On był sam, także mi się wydaje, że oni chcieli, żeby on zasnął i go tam sprzątał. I on mówił, że jest właśnie przedstawicielem państwa islamskiego, ale do tego stopnia nie był przygotowany, że jego jeden z dwóch żądań to było, żeby policja mu dostarczyła flagę państwa islamskiego. To był niezrównoważony człowiek. Skąd by miała mieć taką flagę policja? No pewnie tam gdzieś by znalazła. Mieszkańcy Sydney zwołali się przez te wszystkie społecznościowe media, ponieważ jakaś dziennikarka jechała
autobusem w tym czasie i kiedy ta wiadomość o tym napadzie dotarła do ludzi, do tych pasażerów autobusu, ona zwróciła uwagę na jakąś Arabkę, która bardzo szybko zdjęła tę burkę z głowy tam i tak jak gdyby się wcisnęła w róg, przestraszyła się. Ta pani zorganizowała akcję, która polegała na tym, że ludzie, Australijczycy apelowali do muzułmanów, którzy baliby się jechać sami, ponieważ ta sytuacja, żeby dzwonili do nich, podawali numer telefonów, ja z tobą będę jechał. Ja jeżdżę zawsze tego dnia z tej dzielnicy do tamtej, może ze mną jechać. To była akcja spontaniczna i zorganizowana na pniu, można by powiedzieć, w sytuacji tego zagrożenia, które nie było w zasadzie zagrożeniem, no bo było incydentem, który nie zdarza się w Australii. I w tym moim miasteczku... Ale jak się skończyła ta historia z tym terrorystą? W końcu ludzie zaczęli uciekać stamtąd, policja usłyszała jakieś strzały, oddała strzały w kierunku tej kawiarni, zginął ten człowiek, ten terrorysta i chyba 2 czy 3 osoby zostały zabite. To trwało 20 godzin chyba cała, ale to był praktycznie jedyny incydent w Australii i z tego, co ja sobie przypominam, Armidale, moje małe miasteczko, tam jest lotnisko, z którego można lecieć do Sydney. Tam do tej pory nie ma bramek do wykrywania metali. Po prostu ludzie sobie siedzą, poczekali, przylatuje samolot, to pani przez właśnie mówi, już możecie iść, i sobie wszyscy idą, nikt ich nie sprawdza. Oczywiście w Sydney jest inaczej, bo to jest międzynarodowe lotnisko, ale ja sobie nie wyobrażam innego miasta, gdziekolwiek na świecie w tej chwili, kiedy bez takich restrykcji i takich ostrożności. Mnie też to czasami latamy się samolotami i widzimy głupie sytuacje, kiedy trzeba wylewać czy jakiś dezodorant, który za duży i musi go wyrzucić. To jest oczywiście paranoja, dlatego że każą ci wylewać tę wodę kolońską czy cokolwiek, a jednocześnie lecisz i dają ci nóż, tak, żebyś sobie ukroił mięso. No tym nożem można bardzo łatwo kogoś zaćgać, nóż plastikowy naostrzony jest ostry jak brzytwa. No tak, ale można go schować, na niektórych można go schować, można go schować i nic go nie wykryje, więc ktoś chce wnieść taki ostry przedmiot, to może to zrobić. Oczywiście, że szalone zagrożenie istnieje i wiemy o tym, 1000 ludzi ginie. Ale takie obostrzenia są... No to jest inna sprawa. Australia jest znana też z tego, że nie lubi tam się palacz papierosów. Nie to by się zdarza, że palisz. Mi się zdarza w Polsce. Ja rzuciłem palenie w zasadzie 9 lat temu, kiedy spojrzałem w oczy raz mojemu synkowi i to, co dostrzegłem, a powiedziało mi, że już może nie więcej. Obudziłem się następnego dnia, już nie paliłem przez 8 lat. Przyjechałem tutaj do Polski i na skutek, że tak powiem, ceremonii powitalnych, które były suto zakrapiane różnymi cieczami, zacząłem palić i teraz mam powody. Australia rzeczywiście, tam są szalone obostrzenia. W Australii można wwieźć tylko 50 papierosów, zdaje się. Nie można więcej. Dwie paczki. Dwie paczki, po 20, tak. 25. Paczka papierosów w Australii przeciętnie kosztuje troszkę powyżej 20 dolarów. No i w zasadzie nigdzie nie można 80 zł, tak mniej więcej, można powiedzieć. 80 zł. Oczywiście musimy brać pod uwagę, że są inne proporcje zarobków do cen, ale nie do tego stopnia. Oczywiście. No i rzeczywiście nie jest wiele miejsc, gdzie można palić, a szczególnie jeżeli się mówi, że można palić 20 metrów od budynku publicznego, a tam odchodzi, żeby zapalić papierosa, ale się okazuje, że 15 metrów od tego miejsca już jest jakiś kościół albo szkoła, więc praktycznie nigdzie nie można palić w Australii. Mój znajomy chciał w Australii kupić papierosy i zapytał się sprzedawcy, jakie papierosy macie, to ten mu odpowiedział, nie mogę ci powiedzieć, jakie papierosy mamy, ponieważ gdybym powiedział nazwę papierosów, to byłaby to reklama papierosów, u nas reklama papierosów jest zabroniona. Reklama więc on zapytał, Marlboro macie? Mamy. No to tak kupił albo. Reklama jest zabroniona, papierosy są schowane, są w każdym sklepie białe szafki. Tak. Te papierosy są w szufladach.
marka papierosów jest napisana taką szósteczką, także nie, w zasadzie nie można tego przeczytać. No i ponad 70%, może 60% tej paczki jest w różnych, to są zdjęcia różnych organów nieszczęśliwych, zaatakowanych przez różne raki, płody jakieś straszliwe, zęby wypadające żółte, ludzie bez nóg. Specjalnie nie zachęca się tam do palenia. Nie. I każda paczka każdej marki w tej chwili jest w tym samym takim obrzydliwo-oliwkowym kolorze. Także Australia robi co może. A jak sobie radzicie z ropuchami agami? No to jest trochę przesada. Tutaj zawsze w Polsce wszyscy zadają mi pytanie, mówią, wy tu w Australii to macie takie straszne życie, bo tutaj te ropuchy, tutaj pająki, węże jadowite. Mi się wydaje, z tego co ja wiem, ostatni przypadek śmierci spowodowanej ukąszeniem pająka to były jakieś późne lata 80. Więc nie jest tak źle, no bo w Polsce żmija może ukąsić kogoś w lesie, prawda? Te węże są niebezpieczne i trzeba uważać, ale jak się żyje w takim środowisku, no to człowiek uważa. Powiedzmy sobie, że w Tel Awiwie latają rakiety, a ludzie sobie chodzą po ulicach i gdyby mieli ukrywać się cały czas i żyć w ciągłym strachu, no to już lepiej popełnić samobójstwo i w ogóle nie żyć. W związku z czym na tej samej zasadzie nikt się za bardzo nie przejmuje tymi ropuchami. Czy niebezpieczne są stonefish, to są takie ryby kamienie, które na kamiennych plażach sobie leżą i nie różnią się niczym od kamienia i śmierć można umrzeć 5 minut, 2 minuty po nadechnięciu na taką rybę kamień. No ale tam nikt z kolei nie chodzi bez butów po kamiennych plażach, bo wszyscy wiedzą, że tego się nie robi. Także nie ma żadnego zagrożenia większego. Czyli można powiedzieć, że Australia to jest kraj ludzi szczęśliwych? Można powiedzieć, że Australia to jest kraj ludzi szczęśliwych. Oczywiście wszędzie na świecie mamy biedę i nieszczęścia, i tam nienawiści, rozpady rodzin, przemoc w rodzinie i tak dalej, no bo to człowiek jest człowiekiem wszędzie. Natomiast ja tu gdzieś czytałem statystycznie, uważa się, że Australijczycy są, poziom życia w Australii jest najwyższy na świecie. To troszkę nie wiadomo, jak to jest, bo ja nie wiem. Jest wysoki. Czyli jest wysoki. Na pewno nie możemy tego porównywać do poziomu życia przeciętnego Polaka, prawda? Socjalne świadczenia stoją na bardzo dobrym poziomie, aczkolwiek my tutaj strasznie płaczemy, ponieważ przyjdzie PiS i to wszystko rozwali. No niestety. I my mamy bardzo podobną sytuację w Australii. Mamy premiera liberalnego Tony Abbott, który jest w zasadzie premierem korporacji, a nie Australii, nie człowieka i robi wszystko, żeby te wszystkie świadczenia socjalne jak najbardziej zminimalizować. Ostatnio zgłosił taką propozycję, żeby państwo przestało finansować szkoły publiczne, co byłoby tragedią dla tego kraju oczywiście, dlatego że tylko bogaci, którzy mają pieniądze, mogliby zapewnić wykształcenie swoim dzieciom takie, żeby można było myśleć o karierze jakiejś zawodowej przyszłej. Ale różnica między Polską a Australią polega na tym, że Australia ma te głęboko zasadzone zabezpieczenia demokratyczne, czego w Polsce nie ma, bo Polska dopiero od 25 lat jest krajem demokratycznym i wolnym i musi to sobie zbudować, to wiadomo. Natomiast Australia to są dwie partie główne, partia liberalna i partia pracy, i one na przemian dochodzą do władzy wtedy, kiedy już korupcja zaczyna w partii liberalnej, powiedzmy sobie, osiągać pewien poziom. Ludzie, ten języczek, który zawsze to, bo to jest ponad pół zawsze, głosuje na partię pracy. I w tej chwili mam nadzieję, chyba mam nadzieję, że większość Australijczyków, że ten Abbott, ten straszliwy człowiek, jego można porównać do Kaczyńskiego. Lekko. I że on odejdzie, no bo musi odejść, bo te wszystkie jego reformy, pseudoreformy,
Ja padłem ofiarą, można powiedzieć, tych zmian australijskich. No właśnie, przepraszam, bo czym ty się zajmujesz? Jesteś ja się zajmuję grafikiem? Ja się zajmuję różnymi rzeczami. Studiowałem malarstwo, maluję i zajmowałem się w Sydney przez 15 lat scenografią teatralną. Piszę różne rzeczy, no a jestem, żeby przeżyć, bo wiadomo jak to jest, artyści zawsze mają takie, że muszą pracować często w innych dziedzinach, żeby móc sobie pozwolić na te dodatkowe sprawy, które nie są dodatkowe, bo są najważniejsze, ale tak to jest. No to ja jestem grafikiem, designerem i pracowałem ostatnie 15-16 lat w Gazecie Australijskiej. Byłem menadżerem tego Departamentu Produkcji, czyli miałem pod swoją opieką grafików i takich różnych. No i tutaj nagle się okazało, to jest największa firma prasowa australijska, Fairfax. Do niej należą największe australijskie gazety, jak sobie Morning Herald, Australian, The Age. No moja to była malutka, bo to była prowincjonalna gazeta, tych gazet jest tam w Australii. Kilkaset pewnie. Natomiast jak to jest, bywa w świecie globalizacyjnym, pewnie Australia wysłała produkcję tych wszystkich swoich gazet do Indii. W związku z czym pewnego dnia, z dnia na dzień, oczywiście myśmy to wiedzieli z wyprzedzeniem tam 3 miesięcy, kilka tysięcy grafików straciło pracę, dlatego że cała praca, cała produkcja gazety odbywa się w tej chwili w Indiach. Z kolei sub-editing, nie wiem jak jest sub-editing, czyli no, podwykonawstwo takie. No całe to doszlifowanie artykułów. Nie ma pewnie polskiego odpowiednika, może jest, ale jest to odbywa się w Nowej Zelandii. Pozwalniano fotografów, dlatego że przecież nie potrzeba fotografów, skoro dziennikarze mogą sobie zrobić zdjęcia. No i tak to wygląda. I bardzo śmieszne, bo mnie zostawili w tej gazecie o rok czy półtora roku dłużej. Ja byłem przez półtora roku menadżerem samego siebie. To jest najtrudniej potem. Nie, ja tam... Nie narzekałem. Nie narzekałem. To była bardzo śmieszna sytuacja, bo większość pracy była wykonywana gdzie indziej, już tam przez te łącza internetowe ta praca moja szła do centrum, jakieś 200 km na południe od Armidale. Stamtąd była wysyłana do Bombaju, z Bombaju już te gotowe rzeczy były przysyłane tam i stamtąd tu, a ja tylko tak w zasadzie siedziałem, nadzorowałem i zajmowałem się wymyślaniem jakichś specjalnych publikacji, także to nie było tak źle nawet, aczkolwiek oczywiście cierpiałem z powodu tego, co się dzieje na świecie i co się dzieje w Australii. Ale tak jest wszędzie. Można powiedzieć, że Australia to jest kraj, do którego wrócisz z wielką przyjemnością. No jest to moja ojczyzna, ja mam dwie ojczyzny. Kraj, tak, tak. Mhm. Kraj, w którym można znaleźć szczęście, mimo tego, że sprawy religijne są drugorzędne, można z tego. To może dlatego jest to ważne, ale nie jest to najważniejsze. Na pewno nie jest to tak traktowane jak w Polsce. Oczywiście nikogo nie interesuje, czy wierzysz, czy nie i w co wierzysz. I można być szczęśliwym, nie zwracając na te sprawy tak bardzo dużo uwagi, ani też pewnie politycy też zapewne tego tematu aż tak bardzo nie eksploatują, jak w Polsce. Nie wiem, czy możesz to porównać. Jest jeden jedyny, nazywa się Fred Mayo, to jest pastor. On jest od wielu, wielu lat członkiem i posłem, parlamentarzystą i on występuje z takich skrajnie prawicowych pozycji. Sydney to jest jednym z takich większych centrów gejowskich na świecie. No i tam raz do roku od wielu, wielu lat, od 30 lat czy coś, odbywa się ten Mardi Gras, ten olbrzymia parada gejów. I od początku istnienia tej parady Fred Nile co roku publicznie modli się o deszcz w ten dzień. Zdaje się, że dwa razy mu wyszły te modły i tam deszcz spadł na biednych paradowiczów. Na ile razy? Na ile modlitw? No, 30 lat czy coś.
przez 30 także, na 15. Lat. No, ale to jest jakiś taki... 7% skuteczności. No tak, to chyba... Nikt się tym Fredem nie przejmuje za bardzo, to już staruszek jest teraz. On tam sobie coś mówi, wszyscy się śmieją. Na tym to polega. Naprawdę ten problem nie istnieje w Australii, tak naprawdę. Można? No, można. Żyć bez tych spraw można, i zajmować się ludzkimi sprawami szczęściem. Jak widać, proszę Państwa, w Australii można. Nie przykładać zbyt wielkiej wagi do spraw religijno-bogu i ojczyźnianych. Mickiewicz na pewno nie mianował Australii ani Chrystusem, ani nie, żadnym innym pasterzem. My mamy złą tradycję, złą historię i tak dalej, ale to jest inna. Ale to jest zupełnie inna bajka. Zupełnie inny rodzaj. Tak czy tak, proszę Państwa, zapraszamy do Australii. Zapraszam do Australii. Wszyscy są widziani. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.